jak wiesz, prezydent Trump ma pewne problemy. Wiele Ojej. spraw na niebie i ziemi plus ława przysięgłych 130 tysiaków dać. No powiem ci, to musiałaby. To był numer stulecia. Że zostanie aresztowany we wtorek. Państwu dopowiem, te 130 tysięcy to było dla pewnej aktorki porno i tu znowu Bereś powie, że on tam nie lubi porno. Nie. A Stormę Daniels lubisz? Bardzo, to bardzo wybitna dramaturszka. To w ogóle ta postać dramaturgicznie niezwykła. Też ją lubił i dał jej 130 tysięcy, żeby ona nie opowiadała, jak bardzo on ją lubił, ale to cała sytuacja w Stanach Zjednoczonych zafrapowała znanego intelektualistę, niejakiego Marka Suskiego. O. Ja się przyglądam po prostu na demokrację amerykańską, która no, jakiś drobny kryzys przechodzi. Postawienie Trumpa w stan oskarżenia to kryzys amerykańskiej demokracji? No nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, jak są spolaryzowane różne strony sceny politycznej, jak dochodzi do ataków, jak dochodzi do rozruchów. To prawie jak w Polsce. Może no, nie ma jednak, takich rozruchów, ale polaryzacja też ogromna. Jednak u nas na szczęście nie dochodzi do aż tak drastycznych scen, chociaż no, są tacy, którzy chcieliby bardzo rozchwiania w Polsce sytuacji i to nie są tylko nasi rodacy. Mamy takich za wschodnią granicą, którzy nawet zapowiadają aktów, dokonywania aktów terrorystycznych w naszym kraju. A gdyby aresztowano Trumpa, mógłby zostać męczennikiem politycznym, mógłby wygrać wybory. Czy wygrana Trumpa byłaby dobra dla Polski? Może się tak zdarzyć, że jeżeli zostanie aresztowany, to będą tam płonące samochody, rozruchy, bójki i być może część ludzi uzna, że to jest polityczne szykanowanie i może zostać męczennikiem. No, ale powiem ci... Słuchaj, będzie to pierwszy umęczony przez pracownicę seksualną oficjalnie. Tak, ale wiesz, ten Suski prawie jak Noah Harari się wypowiada, taki filozof. On z takim niepokojem patrzy na tę polaryzację. Już widzę po prostu te teorie filozoficzne, które wykuwają się w jego potężnym przelepie. Jak jemu przenikliwość błyskała w oczach. To też, bo on też na to sztormy słyszał o niej przynajmniej dość dużo, więc... Ale tak na marginesie, bo nie wszyscy może wiedzą, warto przypomnieć, że pan prezydent Trump nie tylko jak nasz prezydent tam pisał do jakichś tam reśnego ruchadła, tylko nasz prezydent Trump, który niesłusznie został przez lewicę odsunięty w sfałszowanych wyborach, kiedy był w Moskwie, był w Moskwie, w hotelu Metropol, był tam jako główny sponsor konkursu Miss Universum, zamówił sobie do pokoju dwie panie, których profesja jest oczywiście ceniona, ale to najbardziej najistotniejsze, że one brały pieniądze nie od klientów, a może nie tylko od klientów, ale przede wszystkim z Łubianki, siedziby FSB. Więc od tego czasu zaczęło się wielkie wsparcie Rosjan dla wówczas Donalda Trumpa, później prezydenta. Ja myślę, że do dzisiaj Rosjanie zrobią wszystko, żeby Trump zdezelował amerykańską demokrację. Ale powiem ci, że dzięki temu on zyskał pewną ścieżkę rezerwową, bo jest już pewien, jak to się mówi dzisiaj w branży, content i na bazie tego contentu można zbudować jego pozycję jako gwiazdy porno. Aj! Bo jest dużo nagrań, To... A słuchaj, ale może by... No przecież ty sobie wyobrażasz, że pani Szydło w polskim katolickim kraju będzie panią prezydent? Po Andrzeju Dudzie, a może by jednak Donald Trump? Ja sobie wszystko mogę wyobrazić. To prawda, tak nawet te konie, które dzisiaj biegały z tymi ułanami, też mogłyby być kandydować w wyborach. Ten marsz ci tam, prawda? Tak, właściwie masz rację. Nie, bo tak szukam, żeby Trumpowi jakoś pomóc w Polsce. No, wiesz, no dać mu jakąś fuchę. Marcin, weźmy go jako komentatora do nas. Koniecznie. Koniecznie. Będziemy puszczać takie filmy, wiecie państwo, po 23, a on wtedy... No dobrze. Ale Suski naprawdę niezwykły. To jest... Jako ciekawostkę
ciekawostka na marginesie, powiem, to już wiem nie od Suskiego, tylko od z jakiegoś podcastu Amerykanisty dzisiaj, że system amerykański jest tak ciekawy, że jeżeli by go posadzili, w sensie wsadzili do więzienia, a nie pozbawili praw publicznych, to on będzie startował. To gdyby wygrał wybory, to siedząc nadal w więzieniu, mógłby sprawować funkcję prezydenta. Wprawdzie nie przewidziano na to procedur, ale prezydentem może zostać i być tym prezydentem, tylko z więzienia mu nie będzie można wyjść. No tak, będzie miał tam swój secret service, który będzie go tam pilnował. No powiem ci, Stany to jednak jest kraj nieograniczonych możliwości. Nie, to tylko pokazuje, Witku, że oni też nie wszystko przewidzieli, wiesz. Znaczy, wiecie państwo, to jest... Ojcom, założycielom przez głowę nie przeszło, że jakiś Trump im się może zapałętać. Tak. To jest też niezwykłe, bo jednak demokracja w Stanach, pomimo że tak Suski strasznie nad nią utyskuje, na razie się broni, prawda? To znaczy Trump wybory przegrał, ma proces, został postawiony przed prokuratorem i tak dalej, i tak dalej. W Polsce kilku przestępców nadal jest przy władzy. No trudno. Także to jednak jest pewna przewaga USA. Reset obywatelski.